Nasze kolejne spotkanie chciałbym poświęcić wielości w judaizmie. Tak więc najpierw mówiliśmy o pluralizmie religijnym w ogóle na świecie. W drugiej pogadance zaproponowałem taką refleksję, korzystając z przemyśleń jednego z polskich teologów, który odszedł od religii i zaproponował inną, zewnętrzną jakby refleksję na temat religii czy kościoła, a w tej trzeciej pogadance, czy w naszym trzecim spotkaniu z tego cyklu, chciałbym zaprosić Was do refleksji na temat judaizmu. Właśnie judaizmu pojmowanego jako religia wielowymiarowa, bo wydaje mi się, a opieram to moje wyobrażenie na wieloletnim zajmowaniu się judaizmem, że mówienie o judaizmie jest nieporozumieniem albo dużym uproszczeniem, może tak. Gdyż mamy do czynienia nie tyle z judaizmem, co z judaizmami, a więc z ogromną wielością, zróżnicowaniem samych Żydów, którzy bardzo różnie podchodzą do własnej tradycji. I tutaj oczywiście na użytek naszego spotkania nie mogę wchodzić w jakieś detale. Ale chcę powiedzieć, że dla wielu Żydów różne formy praktykowania judaizmu są wręcz wzajemnie wykluczające się. To jest zadziwiające, że to wrócimy jeszcze do tego przy innej okazji, że napięcia między wyznawcami tej samej religii są często większe niż między wyznawcami jednej religii i innych religii, czy z ludźmi pozostającymi zupełnie poza religią. I tak jest właśnie w przypadku judaizmu. Otóż mamy z jednej strony, na jednym jakby spektrum ultraortodoksyjnych Żydów, czyli utożsamiających judaizm z taką formą radykalnego wierzenia czy przekonania, że tylko ich sposób praktykowania religii jest słuszny. I tutaj na pewno większość z Was kojarzy judaizm właśnie z takimi grupami wyznawców konkretnego cadyka, którzy się ubierają w charakterystyczny sposób, mają na przykład pejot, czyli pejsy, modlą się w sposób bardzo charakterystyczny, często mieszkają w jakichś zamkniętych środowiskach, jak chociażby w Mea Shearim, w Jerozolimie, czy na Brooklinie, w Nowym Jorku. Więc to są właśnie Żydzi ultraortodoksyjni, którzy często są zamknięci na jakiekolwiek zmiany. Uważają, że wierność właśnie, że tak jak cadyk w XVIII roku, w XVIII wieku nakazał się ubierać, to tak powinniśmy to robić, a każde odejście od takiej formy modlitwy, czy takiego sposobu ubierania się jest zdradą ideałów naszego cadyka. A na drugim skrańcu tego zróżnicowania judaizmu mamy zwolenników rekonstrukcjonizmu, czyli judaizmu absolutnie zrekonstruowanego, czyli będącego absolutnie tylko jakimś śladem wiary. Właściwie wiara w Boga jest nieistotna. Żadne przepisy prawa, halachy nie są istotne. Tak naprawdę judaizm dla rekonstrukcjonistów to jest jakaś forma kultury. Owszem, jest dla nich ważne, żeby poznać Biblię hebrajską, Talmud, różnych myślicieli,
żydowskich, jak Maimonides czy Spinoza, ale to wszystko jest tylko pretekstem do tego, żeby na własny rachunek myśleć o życiu, na własny rachunek stwarzać własną wizję rzeczywistości i wchodzenie w relacje z innymi jest czymś oczywistym. No i oczywiście mamy cały szereg pośrednich ogniw, więc po ultraortodoksach można powiedzieć są ortodoksyjni, którzy już ubierają się jak każdy inny w danym kraju. Jest dla nich oczywiste, że korzysta się z pewnych udogodnień cywilizacyjnych, że można żyć pośród innych ludzi i tak dalej. Mają swoje praktyki, ale nie są one tak rygorystycznie przestrzegane jak u ultraortodoksów. Potem są konserwatywni, którzy no jeszcze bardziej, można powiedzieć, poluzowani. Ja czasem, jak mam wykłady na temat judaizmu, to mówię studentom, że to tak mniej więcej, że ortodoksyjni i konserwatywni to są jak katolicy. Natomiast ultraortodoksyjni to są tak jak prawosławni w chrześcijaństwie, że tak jak w prawosławiu jest zawsze tak samo się odprawia liturgię, jak to było przed wiekami, a u katolików to się zmienia. Są jakieś sobory, są zmiany i mamy tutaj jakieś modyfikacje. No i wreszcie jest judaizm reformowany, bardzo mocny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął się w XIX wieku w Europie, w Niemczech, w Anglii, we Francji. I to jest właśnie tak, jak samo słowo wskazuje, to jest reformowanie judaizmu, a więc wprowadzanie zmian, no na przykład w liturgii, że można instrumenty wprowadzać, czego w ortodoksyjnych czy ultraortodoksyjnych synagogach jest nie do pomyślenia. A tam w judaizmie reformowanym jest to możliwe. No i tak dalej. Można być Żydem jednocześnie mieszkając w danej kulturze, absolutnie inkulturując się do zupełnie innych form cywilizacyjnych i nie ma tutaj żadnej sprzeczności. To widoczne jest, jak wspomniałem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie bycie Żydem i bycie Amerykaninem było dużym wyzwaniem dla wielu Żydów, i tam właśnie oni wypracowali te takie nowe, bardziej nowoczesne formy bycia Żydem. Powstały uczelnie, całe uniwersytety, gdzie właśnie ten nowy sposób bycia Żydem jest bardzo ważny. No, takim znanym, może najbardziej znanym teoretykiem judaizmu reformowanego jest Mordechaj Kaplan, który napisał taką potężną, dużą książkę, można powiedzieć, rodzaj Biblii dla Żydów reformowanych, judaizm jako cywilizacja. I on właśnie jakby pokazywał, że tak naprawdę judaizm jest pewną formą kulturową, która ulega zmianom, która pomaga wręcz Żydom wejść w inne kultury i być ludźmi sukcesu danej kultury. Więc dlaczego o tym mówię? Otóż mówię o tym dlatego, że wielość, ta różnorodność w pojmowaniu własnej tradycji jednak nie wyklucza, że między tymi różnymi ugrupowaniami, między tymi różnymi grupami Żydów jest pewna stała platforma, czy taki element, czy wymiar, który sprawia, że właśnie oni są Żydami. I tym stałym elementem to jest odniesienie do Biblii jako ważnego, fundującego, określającego tożsamość żydowską tekstów, a więc mamy tutaj do czynienia z odniesieniem się do pewnych mitów. Mówię tutaj w takim religioznawczym sensie, nie przesądzam, czy one są prawdziwe, czy nie, tylko po prostu są to pewne mity, tradycje, jak właśnie tradycje patriarchów, Mojżesza, w ogóle Talmudów w późniejszych wiekach,
czy historii, choćby wspaniałych umysłów, jak w nowożytnej Europie Spinoza czy Mendelssohn, którzy wspomagali właśnie to integrowanie się Żydów w europejską kulturę. Także przy całej różnorodności przejawów judaizmu mamy do czynienia z pewnymi stałymi, które sprawiają, że judaizm jest jednak pewną formą religii, o której jednak warto myśleć o tym, że mamy do czynienia z judaizmami, a nie tylko z jednym judaizmem.